Witam serdecznie. Dzisiaj niedziela, a więc pora na analizę weekendową. No, wiadomo, niedziela, 13 kwietnia. W tym tygodniu, powiedzmy sobie tak, nie za wiele się działo. Mieszane uczucia to chyba takie najlepsze określenie na temat sytuacji naszego rynku. Z jednej strony chciałoby się powiedzieć, wielka, tak chyba można użyć takiego określenia, wielka siła. Siła, która pozwoliła utrzymać poziomy indeksów na w miarę niezmienionym poziomie, przepraszam za to określenie, przy równocześnie mocno spadających rynkach w Stanach Zjednoczonych czy też DAX-ie. To sprowadza do takiego spojrzenia podejrzliwego, a równocześnie może nie podejrzliwego, a idącego w kierunku tego, co na tamtych rynkach dzieje się już od długiego okresu, od kilku lat. Czyli, że na rynku amerykańskim, na rynku niemieckim mamy teraz jakąś tam korektę, trochę może mocniejsza niż ostatnia, ale zbliżona do tej niż przedostatnia, ale jest to jakaś korekta, która po tak gwałtownych spadkach na przestrzeni 2-3 dni, no prawie że chciałoby się powiedzieć, musi dobiec końca i tamtejsze rynki wrócą do trendu wzrostowego. I tak można by było odebrać spojrzenie naszego rynku, naszych inwestorów, którzy pod wpływem emocji słabszej sesji na przykład otwierają się gdzieś niżej i maszerują do góry. Ja jednak chciałbym się cofnąć do tego, co miało miejsce nie w tym ostatnim tygodniu, ale na przykład w przedostatnim tygodniu, co pokazują tu te świece. Mieliśmy wzrost, ale jeżeli ktoś śledził tę sesję, to widział również pewną inną tendencję, a mianowicie tamtejsze rynki szły do góry, my w trakcie sesji szliśmy do góry, jednak końcowa część sesji to było oddawanie pola niedźwiedziom. I w związku z tym tak naprawdę trudno jest się całkowicie jednoznacznie określić po którejkolwiek stronie rynku. Rynek teraz wydaje się mocny. Tutaj na łamach tego bloga była wypowiedź, uważam, że skądinąd bardzo trafna, że rynek zawsze w końcowej fazie wzrostów pokazuje swoją siłę, natomiast w końcowej fazie spadków pokazuje swoją słabość. Jest tu w tym dużo prawdy, dużo racji i dużo na rzeczy. I no niestety jesteśmy teraz w takim momencie, że ta ostateczna prawda, no na nią musimy po prostu zaczekać. Patrząc z punktu technicznego, no nic prostszego. Chcemy myśleć o wzrostach, no musimy dokończyć ten ruch wzrostowy, który w tej chwili możemy określić mianem, no nie wiem, w najlepszym wypadku fala pierwsza, korekta, fala trzecia, cały czas teraz korekta i jeszcze fala piąta. Po takim impulsie oczywiście będzie można liczyć i będziemy oczekiwali jakieś korekty, ale z myślą, że po zakończeniu tej korekty powstanie nowy impuls wzrostowy, który wyjdzie na wyższe poziomy. Innymi słowy, musimy osiągnąć poziom zbliżony chociażby do szczytu, jaki pojawił się na naszych wykresach pod koniec miesiąca lutego. W drugą stronę patrzeć, jeżeli jest to siła, która wynika z tego, że po prostu ten trend wzrostowy jakiś tam się kończy, czyli tak jak, nie wiem, czy to był Severy, no teraz nie chcę strzelać, ale jak to jeden z moich czytelników świetnie napisał, musimy poczekać znowu do zejścia poniżej jakiegoś konkretnego poziomu. W tym momencie pierwszym sygnałem było zejście by pod minimum z 7 kwietnia, a więc pod minimum, czyli 2435 punktów pod ten dołek, ale oczywiście w wykonaniu zarówno nie tylko minimum danej sesji, ale i zamknięcia i nie w sposób, który będziemy mogli określić jako naruszenie, czyli o kilka czy kilkanaście punktów. Po prostu typowe wybicie takiego poziomu byłoby pierwszym sygnałem. Jednak myślę, że tą ostateczną wersją, która pozwoliłaby sądzić, że trend
spadkowy, jaki rozpoczął się w listopadzie, jeszcze dalej trwa i nie, no, w każdym bądź razie nie zakończył się i nie zmienił się już trend wzrostowy, to poziom 2400 punktów, 2395, a więc ten szczyt po pierwszych takich dwóch mocnych sesjach 16 i 17 marca. Zatem jeśli chodzi o stronę popytową, to konieczne jest wybicie tych tutaj szczytów i dojście co najmniej w tym jeszcze jednym ruchu do tych poziomów około 2520-2530. Oczywiście każde wyższe dojście byłoby tylko ich większym sukcesem. Ja jednak dostrzegam pewnego problemu technicznego w takim nazwijmy to rozwiązaniu sytuacji. A mianowicie w tej chwili mamy coś, co może skutecznie powstrzymywać i skutecznie powstrzymywało do tej pory, a mianowicie na tych poziomach około 2480, a więc na tych poziomach dwóch ostatnich szczytów mamy po pierwsze objęcie Bessy, po drugie mamy wyraźnego pinbara. Jeżeli byśmy wzięli to mimo wszystko, że ten piątkowa sesja otwarła się bardzo nisko, a zakończyła się na maksimach, ale zakończyła się na poziomie, którym w tym wypadku tutaj mamy jakąś taką, łącząc te trzy świece, taką świecę mocnego niezdecydowania. A to jak najczęściej towarzyszy jakimś poziomom zwrotnym. Oczywiście te świece niezdecydowania z długimi, gdyby dolnymi cieniami, przypomnę, to by była świeca, gdybyśmy te wszystkie trzy tutaj świece połączyli w jedno. To by była taka może nie doji, ale mała szpulka z wyraźnymi cieniami. To takie świece oczywiście również mają miejsce jak gdyby w trakcie postoju w jakimś większym ruchu, ale one określają takie no rozchwiane emocje na rynku, a te z reguły towarzyszą przy zmianie kierunku, chociażby jakiejś krótkotrwałej zmiany. Ale przede wszystkim objęcie Bessy, które dalej jest aktualne, które nie zostało zanegowane, linia trendu od szczytu listopadowego, tutaj widzimy jej końcowy bieg, która skutecznie powstrzymuje zapędy oraz ten pinbar, nazwijmy to, to moim zdaniem te elementy, które mogą niewątpliwie bardzo mocno utrudniać życie bykom. Spójrzmy jeszcze na ten drobny szczegół, że tak naprawdę cały wzrost piątkowy, ten, który odbył się tak, powiedzmy sobie szczerze, pod koniec naszej sesji, kiedy w Stanach i na DAX-ie powstała taka mała nadzieja, że tam już się kończy spadek i ruszyły te indeksy do jakiegoś tam lekkiego wzrostu. Wówczas u nas ta odwaga poszła dalej i zdołaliśmy podnieść ten indeks tak faktycznie. To był nic innego w tym momencie jako ruch powrotny do wybitego już kanału trendowego, w którym się poruszaliśmy, do wybicia po wybiciu, ruch powrotny po wybiciu linii tego trendu. W związku z tym te aspekty techniczne oraz sygnały, które padły na niektórych szybkich oscylatorach, tak jak sygnał na oscylatorze stochastycznym, to są elementy, które niewątpliwie będą chyba utrudniały zrealizowanie tego pozytywnego scenariusza ze wzrostem do tych poziomów 2520-2530. Jeżeli doszłoby do wybicia tego poziomu 2440, na którym znajduje się dołek, 2435, na którym znajduje się dołek z 7 kwietnia to minimum, no to będziemy już wtedy mogli mówić o powstaniu takiej formacji podwójnego szczytu. Oczywiście zasięg realizowany z ewentualnie takiej formacji w tym momencie, jak widzimy już nawet na oko, to coś, co nie powinno wejść w obszar poniżej 2395, a więc w dalszym ciągu jeszcze może ruch korekcyjny, ale w tym momencie będzie element, który no wybicie tego dołka będzie już bardziej przybliżało nas jednak do stwierdzenia, że ta siła, która jest teoretycznie okazywana przez ostatnie dni, no jest tą siłą bardziej na końcu jakiegoś ruchu wzrostowego niż siłą, która ma doprowadzić do dalszej kontynuacji. Jest pewien element, który myślę, że dla byków mógłby być punktem zaczepienia, a mianowicie wykres tygodniowy. Nie mamy tu co prawda do czynienia z taką typową formacją
białej dwójki Hossy, ale coś tu jest na rzeczy. Nie mamy luki, ponieważ nie powstała tu luka, ale patrząc na ceny otwarcia tych dwóch ostatnich świec, jakby nie było, one są no, po takim otwarciu no, luką, chciałoby się powiedzieć. W związku z tym układ tych dwóch świec może przypominać nam formację białej dwójki Hossy i tu w tym momencie mielibyśmy do czynienia z atakiem na tą linię trendu i tak jak powiedziałem, podążaniem w kierunku 2530. To jest taki techniczny, jedyny aspekt, który no, pozostawia, jak gdyby, może nie tyle pozostawia, ale który jak gdyby chciałby powiedzieć, że ta siła z ostatnich dni, to ona nie jest taka sobie na koniec trendu, tylko właśnie zapowiada dalszą kontynuację. Podsumowując tą kwestię dotyczącą indeksu WIG20, no po prostu trzeba patrzeć według mnie jednym rozmiarem, mianowicie wybicie, autentyczne wybicie w cenach, zamknięcie tego tutaj szczytu, poziomu szczytowego, tego około 2480, równoznaczne z wybiciem linii trendu, to kontynuacja moim zdaniem wzrostu do około 2530. Tym niemniej jednak może nie do końca dobry moment na kupowanie, kupno akcji, czy powiedzmy sobie jakiś w dłuższym terminie kontraktów na pozycję długą, ponieważ byłby to najprawdopodobniej ostatni ruch w tym całym całej fali wzrostowej przed korektą. Natomiast wybicie dołka 2435 w cenach zamknięcia to moim zdaniem próba dojścia do 2400 i tak naprawdę dopiero 2400, przebicie tego 2400 no powie nam, że jesteśmy cały czas w trendzie spadkowej i wówczas będzie należało myśleć o ataku na dołek i jego nawet i wybicie. Spójrzmy, jak wygląda sytuacja na indeksie WIG. Indeks WIG już bym powiedział, jak gdyby dno przekreśla, znaczy się w żaden sposób nie pozwala nam ten wykres tygodniowy, jak widzimy, nie pozwala nam w żaden sposób potraktować tego, co się utworzyło na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, jako tą białą dwójkę Hossy. Tutaj raczej prędzej moglibyśmy mówić o formacji harami, w której jak wiemy konieczność, nie zachodzi konieczność określonych kolorów poszczególnych świec. W związku z tym bardziej tutaj do formacji harami, która jak gdyby byłaby zakończeniem tego ruchu wzrostowego i cały czas pod newralgicznym poziomem dołka z tego tygodnia rozpoczynającego się 15 listopada. To wszystko raczej nie obrazuje jakiegoś pozytywnego charakteru. Jeśli chodzi o wykres dzienny, tu bardzo zbliżona sytuacja do tego, co na indeksie WIG, przepraszam bardzo, czyli może nie objęcie, ale silne zasłona ciemnej chmury, również pit bar, to wszystko właśnie na tym poziomie oporu. No, powiem szczerze, że bliżej do wybicia mi do wybicia tego dołka tutaj z 7-8, aniżeli do pokonania szczytów, no ale sytuacja wkrótce się wyjaśni. Jeśli chodzi o indeks MWIG, tu również harami, już nawet takie typowe biała świeca i czarna świeca po środku, to wszystko jak widzimy poniżej takiej wewnętrznej linii trendu, która może tutaj nie za bardzo jest, dlaczego ona by miała być ważna, jednak ten wykres już dzienny pokazuje wszystko. No i spójrzmy jeszcze, jeśli chodzi o dzienny, tu jeśli chodzi o indeks MWIG, po pierwszym spadku mieliśmy jakąś tą korektę tutaj i świeca piątkowa zupełnie inaczej wyglądająca niż na indeksie WIG20 czy na indeksie WIG i z wyraźnym zamknięciem poniżej ostatniego dołka, co przeważa na stronę tego, że ten ruch spadkowy będzie dalej kontynuowany. Więc jeśli podsumujemy spojrzenie na te trzy indeksy, to chyba jednak mimo wszystko większą szansę oceniłbym na to, że ta siła, względna siła rynku, jaka była pokazywana, to jest ona zbliżona raczej do tych objawów końca etapu jakiegoś fazy wzrostowej. Teraz oczywiście top 5. Na początek PKO BP, w
kresce tygodniowej, no może nie całkowicie taka negatywna świeca, bo jest jednak i biały korpus i jest również jakiś wyraźny dolny cień, ale poziom niezmieniony ani o jotę, a jednak cień górny wyraźnie dłuższy, to jak gdyby pokazuje tą większą determinację strony podażowej. Jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, to tutaj sytuacja również nie za wesoła. Wyraźny pink bar z czarnym korpusem, to wszystko w ramach tego kanału wzrostowego, w jakim cena porusza się już od 2 czy 3 tygodni. To wszystko w okolicach zniesienia 61,8 całego spadku i luka, jaka powstała, no oczywiście ona może zostać zamknięta, jak każda jedna, ale na dzień dzisiejszy luka, czyli krótko mówiąc, no bardziej tutaj próba domknięcia jak najbardziej, ale myślę, że jesteśmy tuż w przededniu jakiegoś ruchu spadkowego, który doprowadzi do wybicia z tego kanału wzrostowego. PZU, tutaj jak widzimy w kresce tygodniowej, PZU, układ dwóch ostatnich świec, to typowe harami, aczkolwiek oczywiście tak jak w drugą stronę mówiłem, nie jest to jakaś formacja, która mogłaby mocno stanowić na korzyść tego, że odwraca się tu trend, ponieważ jest to, jeżeli już możemy tak powiedzieć, formacja, która powstała raptem po 2 tygodniach wzrostowych, czyli po 2 świeczkach wzrostowych, czyli właściwie no, 2 świeczki wzrostowe na wykresie to żaden wzrost, choćby nie wiem nawet jak duże były, to żaden jakiś trend właśnie porządny. W związku z tym trudno też tu mówić o takiej typowej formacji harami. Wszystko oczywiście dzieje się pod linią trendu, a jedyne co możemy powiedzieć, w dalszym ciągu również wchodzi tutaj, bo patrząc znowu na wykres dzienny, to jest ta perspektywa jak gdyby dwuczasowa, to jakby nie było, piątkowa sesja powstrzymała od wybicia w drugą stronę, czyli zanegowania wybicia linii szyi podwójnego dna. W związku z tym w dalszym ciągu jest możliwy ruch, który byłby odzwierciedleniem, wielkość jego byłaby odzwierciedleniem wysokości tej formacji podwójnego dna, co jeszcze większej, że tak powiem, tej perspektywie czasowej mogłoby nawet i przysporzyć stwierdzenia, iż mamy tutaj do czynienia z jakąś formą odwróconej głowy z ramionami. I wybicie w związku z tym poziomu około 433-434 zł, równoczesne wybicie linii trendu, byłoby zapewne wielką okazją i wielką szansą na realizację nie tylko zasięgu wynikającego z podwójnego dna, a więc tego tutaj wyznaczonego tym zielonym prostokątem, czyli do obszaru około 448-447 zł, ale nawet powstałaby szansa na realizację większego ruchu wzrostowego w ramach tej ewentualnej odwróconej głowy z ramionami. Zatem jeżeli nowy tydzień, nowe pierwsze sesje nie przyniosą nam negacji tego wybicia linii szyi podwójnego dna, a zakończą się właśnie pozytywnym ruchem do góry i pokonaniem tego szczytu tutaj lokalnego na poziomie 436-437 zł, no to wówczas można powiedzieć, że formacja odwróconej głowy z ramionami to jest jakieś niecałe 30 zł, około 30 zł, w związku z tym od linii tych 433 zł dodać 30 zł, to jesteśmy na poziomie 460 mniej więcej złotych, a więc jest ten ruch, no powiedzmy, który mógłby nawet i pokonać szczyt, jaki powstał 12 lutego. Czyli warunek podstawowy, nie możemy w cenach zamknięcia zejść poniżej linii szyi, czyli jest to poziom 425 zł. Jeśli chodzi o PKO SA,
tutaj też bym chciał powiedzieć, formacja Harami, nietypowa formacja Harami, ponieważ druga świeca jest świecą białą, a nie świecą czarną i ona zawsze w pewien sposób, nie mamy się zaczarować, osłabia również tą wymowę. Mimo że nie ma wymogu odpowiedniej kolorystyki świec w tej formacji, to jakby nie było, formacja z czarną tu świecą jest zapewne ma silniejszą wymowę, aniżeli formacja Harami z białą świecą. I tutaj jest taka typowa, według mnie, interpretacja tego, czyli to, co zawsze mówię, że formacja musi być potwierdzona albo zanegowana. I tu właśnie kierunek wybicia, czy to maksimum tej poprzedniej białej świecy, czy minimum, powinien decydować o jakichś kolejnych krokach cenowych na tym walorze. Jeśli chodzi o wykres dzienny, no to tu widzimy też tą mocną, taką mocną konsolidację, która no w pewien sposób jak gdyby chciała krzyczeć, musimy jeszcze urosnąć, tak, bo widać jednak obszar dolnych cieni i wszystko to ma miejsce po przekroczeniu i po wybiciu tej głównej linii trendu, tak? Czyli tutaj chciałoby się jeszcze zrobić jakiś ruch wzrostowy. Pytanie, czy akurat to właśnie górne ograniczenie, które widzimy, jest poprowadzone już po trzech punktach, czyli ten kanał jak najbardziej liczący się, to nie maksimum, czyli dojście do 200 i wtedy spadek. A jak spojrzeć w szerszym wymiarze? No, czy to nie jest korekta tego pierwszego spadku? A więc tutaj sytuacja ogólnie zbliżona, bo decyzja po wybiciu 195, po wybiciu 200, co do mocniejszych ruchów, natomiast samo dojście do 200 jest jak najbardziej realne. Pytanie tylko, czy będzie zrealizowane. Uważam, że jest jakaś szansa, bo każdy oczekuje, że już po tym spadku teraz, który miał miejsce na tych indeksach zachodnich, o których za chwilę parę słów, no przyszedł czas co najmniej na jakiś ruch wzrostowy. Kolejna spółka to KGHM. Tu na KGHM-ie możemy powiedzieć sobie, mamy naprawdę bardzo fajną białą świecę z bardzo ciekawym obrotem tygodniowym. A więc tu można mówić o jakiejś, widać, sile popytu. Tylko właśnie, czy to jest siła popytu, czy to nie jest wykorzystanie do dystrybucji? Oczywiście do końca tego nie wiemy, tylko można sobie zadać pytanie, czym na białych świecach duży obrót to w 90% wypadków jest dystrybucja. Jest dystrybucja. Wyjątek od tego stanowią momenty, kiedy wybijamy jakiś ważny poziom oporu i temu towarzyszy większy obrót. Czy my tutaj wybiliśmy jakiś ważny poziom oporu? Owszem, było pokonanie połowy tej czarnej świecy, tak? Było pokonanie nawet i, jak się okazuje, maksimum tej czarnej świecy. Ale czy to można uznać za jakieś wybicie oporu? Powiedziałbym wbrew przeciwnie. Jest to dojście do jakiejś linii, do tego poziomu około 116-117 zł, która stanowi w tym wymiarze tygodniowym faktyczny, autentyczny opór. Czyli tuż pod oporem właściwie mieliśmy do czynienia z tymi obrotami. Jeżeli przyjrzymy się, przepraszam, nie to miałem rozsunąć, na wykres dzienny, to na to zwracałem uwagę w ciągu tygodnia. No, proszę bardzo, na dołkach nie mieliśmy nic, a tu nagle na tej świecy, która tak naprawdę nic nie robiła, nic nie robiła. No może ktoś powiedzieć, domykała lukę, ale jej nie domknęła. Która nie pokonała, nie pokonywała jakiegoś ważnego oporu, tak drastyczny skok obrotów. No to według mnie jest przygotowanie do dalszych spadków na tej spółce. PGE, powiem szczerze, że żałuję, że wprowadziłem ją do tego top 6, bo tak wynikało z tego całego zaangażowania udziału procentowego właściwie w indeksie. Tutaj no małe zmiany. No w tej chwili możemy powiedzieć, jest sytuacja taka, i spójrzmy od tej strony tygodniowej, że w niedalekiej odległości od tego górnego jak gdyby ograniczenia kanału, powiedziałbym od linii, która jest równoległa do linii trendu i przeprowadzona przez ostatni szczyt, w niewielkiej odległości do tej linii powstała w tym momencie formacja Harami. Ona, jakby nie było, można potraktować ją, że jest to formacja Harami,
która powstała w obszarze właśnie ostatniego szczytu, w takim paśmie, gdzie mamy do czynienia z ostatnim szczytem. Ale z drugiej strony patrząc, nie możemy też całkowicie zanegować kwestii takiej, że mamy tutaj do czynienia z wybiciem tego poziomu szczytu, a ta piątkowa sesja była tylko i wyłącznie ruchem powrotnym do tego wybitego szczytu. W związku z tym potrzeba dalszych jak gdyby punktów odniesień i tu w takim przypadku jak zawsze będzie negacja bądź potwierdzenie danej formacji. Jeśli chodzi o wykres dzienny, to mieliśmy to wybicie z tego kanału, do którego szybciej nawet niż wyszliśmy, wróciliśmy. Wróciliśmy w ciągu jednej sesji i powiedzmy sobie szczerze, można powiedzieć, dalej na dwoje babka wróżyła. Patrząc, co jest bardzo ciekawe, na co chciałbym zwrócić uwagę, dlaczego właśnie warto swoje inwestycje, swoje analizy przeprowadzać w podwójnym wymiarze, co najmniej czasowym. Zobaczmy, tam wymiar tygodniowy to ruch powrotny do wybitego szczytu. Wymiar dzienny to powrót, negacja wybicia tego szczytu, czyli tak zwana pułapka na byki i w tym momencie ta świeca piątkowa to jak gdyby taka próba jeszcze jednokrotnego wybicia, ale na razie doprowadzająca tylko do dojścia do poziomu tego szczytu z lekkim jego ewentualnym naruszeniem. I ostatnia z omawianych spółek to PKN. Trzeba powiedzieć, że w ostatnich czasach no, jest ta ciekawa sytuacja się wytworzyła na niej, bo być może szykuje nam się tutaj jakieś wybicie tej głównej linii trendu, co równocześnie mogłoby stanowić o, jeżeli to wybicie poszłoby jeszcze dalej, to mogłoby, również moglibyśmy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z wybiciem, z formacją odwróconej głowy z ramionami, ba, z dość silną formacją, jeszcze taką nazwijmy ubiegłą, ponieważ wzrostowo nachylona jest jej linia szyi. Elementem, który troszeczkę, że tak powiem, jest mało satysfakcjonujący, to brak jakiegoś wzrostu obrotów tu na tym wzroście. Tu co prawda w tę ostatnią sesję w piątek przy naruszeniu tej linii mamy i to być może zobaczymy. W ujęciu tygodniowym jest to naruszenie w tej chwili, ale być może zapowiedź kontynuacji. Jeśli chodzi o wykres dzienny, no to tutaj nic właściwie dodać ponadto co powiedziałem przed chwilą nie można. No, z drugiej strony musimy pamiętać tu na wykresie dziennym lepiej to robić, widać, brać pod uwagę fakt, że jeżeli nie dojdzie do wspomnianej linii szyi, no to będziemy mogli traktować ten cały tutaj ruch jako formę klina wzrostowego, od którego, jak wszyscy wiemy, w przeważającej części wypadków następuje wybicie dołem, a to oznaczałoby dość szybki ruch, Znaczy chodzi mi o to, że w bardzo krótkim czasie rozpoczęty ruch spadkowy w kierunku najpierw 41 zł, a potem najprawdopodobniej wybicie dołem i ruch w kierunku do 38 zł. Także pierwsze dni już tego nowego tygodnia bardzo mogą być istotne. Czy dojdzie do wybicia i to wybicie zostanie utrzymane, czy w ogóle do niego nie dojdzie, czy może dojdzie i za chwilę będzie powrót, tak jak to miało miejsce w PGE przy wybijaniu klina. To jeśli chodzi o spółki, czyli jak widzimy, tu również tak na dwoje babka wróżyła i trudno podjąć jakąś jednoznaczną opinię, bo jakby nie było, w tej szerszej perspektywie czasowej jesteśmy tylko w jakiejś, tej od tego szczytu, nazwijmy z listopada, jesteśmy w jakimś ruchu korekcyjnym, który bez względu właściwie na to, czy będzie kontynuowany, czy okaże się, że to nie jest ruch korekcyjny, tylko powrót do jakiegoś dłuższego trendu wzrostowego, to w tej chwili jest bliski wykończeniu. Pytanie, czy on już się skończył i teraz jesteśmy już jak gdyby w początkach nowego jakiegoś ruchu spadkowego w ramach tego trendu od listopada, czy on jeszcze się nie skończył i jeszcze mimo wszystko będzie to jedno wyjście do góry, które związane by było, tak jak powiedziałem, na indeksie WIG20 z dojściem do poziomu około 2520. Zanim przejdę do ostatniego elementu, jaki są waluty, oczywiście kilka słów na temat indeksów S&P i DAX. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy
indeksu S&P. Tu oczywiście tak, do jeszcze jakiegoś kuriozum nie doszło. Mamy co prawda wybicie w tym tygodniu z konsolidacji, jakiej można by było określić przebywanie indeksów na przestrzeni ostatnich 4 czy 5 tygodni. Jest to o tyle istotne, że w tym momencie doszło tak naprawdę do potwierdzenia formacji objęcia Bessy, która była tutaj i również jak gdyby potwierdzenia tego wysokiego pinbara z poprzedniego tygodnia. To zaś może świadczyć, że tym razem mamy do czynienia z czymś większym, aniżeli tutaj te poszczególne korekty. Oczywiście negacją tego byłoby w tym momencie teraz powrót nad poziom 1850, czyli nad dolne ograniczenie tutaj tej konsolidacji. Ja może przejdę tutaj na wykres dzienny, bo to będzie lepiej widoczne. O, mamy tutaj ruch, który w tej chwili jak najbardziej możemy jeszcze klasyfikować jako korektę A, B, C, tym bardziej, że minima, jakie powstały w piątek, są bodajże idealnie, bądź naprawdę o dziesiąte, może 1-2 punkty zabrakło do tego, aby powstała tu formacja harmoniczna A, B, C, D stosunkiem 1:1. Więc jak najbardziej, ale jesteśmy w trakcie tego spadku i my tak naprawdę nie wiemy, nam się może wydawać, że ten spadek się kończy, bo ile można przez dwie sesje taki duży kawał zrobiony, to na ostatnie czasy to już jest super wystarczająco, ale to wcale tak nie musi być. Jedyne co możemy powiedzieć, że w tej chwili przeszliśmy w jakiś co najmniej krótkookresowy trend, jakiś ruch spadkowy, wybite zostało pierwsze ważne wsparcie oparte tutaj na tych dwóch szczytach i tutaj właśnie na tej konsolidacji, na dołkach tej konsolidacji, czyli rejony 1840-1850, one pękły jak zapałka, ale jak widzimy również doszliśmy w obszar, który jest tym drugim bardzo istotnym obszarem, który może powstrzymać niedźwiedzie, który może powstrzymać te spadki i wywołać powrót do tego całego wieloletniego ruchu wzrostowego i byłaby to wówczas znowu jakaś mikrokorekta w tym trendzie wzrostowym. Jest to obszar, który wynika z tego poziomu tutaj opartego o te dwa szczyty. Jak widzimy, nie jest on całkowicie jakiś mało istotny, ponieważ tutaj na tej jednej świecy był on jeszcze testowany od góry. Oraz bliskość, no nazwijmy takiej głównej linii trendu tej końcówki tutaj ostatniego ruchu wzrostowego od czerwca 2013, czyli to, co się tutaj, no tak by można było określić mianem takiego przyspieszonego trendu, to jest poziom około 1800. Ta linia tu po szczytach 1810, a więc to jest ten taki moim zdaniem istotny rejon. Jego przebicie to oczywiście kolejny spadek co najmniej o 50 punktów, czyli w te rejony dołka i szczytu tutaj tej fali. Tu myślę, że można by było tak ustawić mniej więcej ten rejon, czyli tutaj jest 1730 i o tutaj 1750, to tu jest ta kolejna strefa, która mogłaby przyciągać, jeżeli zostanie przełamane 1,8 na S&P. Tu jeśli chodzi o ten S&P, to chciałbym jeszcze powiedzieć, że samo zatrzymanie oczywiście będzie jak gdyby, jeżeli pójdzie do tego jakiś świeca odpowiednia, jakiś jeszcze dodatkowy sygnał, jak najbardziej do potraktowania, że koniec korekty i wracamy do głównego trendu, ale wówczas bardzo istotnym będzie właśnie ten poziom tutaj zaznaczony w tym zielonym prostokącie, właściwie ta strefa 1840-1850, żeby myśleć o powrocie autentycznie już takiej z mocnym przekonaniem, to musi być tu ten poziom natychmiast przebity. Natomiast może dojść do jakiegoś zatrzymania w okolicach tego poziomu i ukształtowania się jeszcze jednej kolejnego ruchu spadkowego, co wówczas przekształciłoby się, że na razie ABC mielibyśmy impuls spadkowy. I mówię o tym dlatego, tak wybiegając w przyszłość, bo najczęściej o indeksie S&P mówimy tylko raz na tydzień, w związku z tym chciałbym jeszcze zostawić jakieś informacje, które mogłyby
pomóc ewentualnie w rozszyfrowaniu tego, co będziemy mieli do czynienia w przyszłym tygodniu i na bieżąco, że tak powiem, każdy sobie może to przeanalizować. Patrząc na DAX w tej chwili ujęciu tygodniowym, no bardzo nieciekawie to wygląda, bardzo nieciekawie to wygląda, więc dojście do tego poziomu poprzedniego szczytu, wyraźne zatrzymanie, formacja gwiazdy wieczornej, oczywiście znowu to sama, ten sam element by się chciało powiedzieć, a mianowicie po ruchu, gwiazda wieczorna po ruchu dwuświecowym, tak? Ale weźmy jeszcze jedną kwestię, że tak naprawdę mamy tutaj zbiór wielu, wielu formacji odwracających trend. Może z wyjątkiem tej, która tutaj jest taką, jak gdyby, no powiedzmy, no za nisko się odparło, żeby to była jakaś formacja, ale tu mamy właściwie też formację gwiazdy wieczornej, druga formacja wieczorna, tu przedtem objęcie BES-y, zanegowane, ale spójrzmy, zanegowane, a właściwie już za chwilę kolejna świeca powiedziała, że ta negacja jest pułapką, czyli no nie wygląda to za ciekawie, no te trzy szczyty właściwie nie wyglądają za ciekawie, a sam element powstawania takich formacji na wyraźnie większej zmienności w tym znaczeniu, nie zmienności wzrost spadek, ale na zwiększeniu zasięgów ruchów tygodniowych, no to jak wiemy, to wszystko dzieje się najczęściej w rejonach, w których dochodzi do zmiany kierunku. Więc tu bardzo ciekawe, jak zachowa się DAX w kolejnym tygodniu, bo spoglądając w tej chwili na ten ruch, który mamy do czynienia od ostatniego szczytu, nie mamy tutaj nic innego jak pierwsza, druga, trzecia, czyli innymi słowy na razie mamy ABC, gdzie również jesteśmy na poziomie równości tego pierwszego spadku i tego drugiego spadku. Patrząc jeszcze dalej, no mimo wszystko wydaje się, że może tu być chęć kontynuacji tego spadku do tej głównej linii trendu, która obecnie znajduje się tuż pod poziomem 9100. Gdyby do czegoś takiego doszło, czy to po jeszcze jednej korekcie i spadku, no to wówczas musimy wziąć pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia z impulsem, a takowy nigdy nie jest końcem korekty, czyli po ewentualnym ruchu wzrostowym jeszcze co najmniej jeden impuls, a więc wydłużenie tego okresu spadku, a być może totalne zakończenie wzrostów, jakie mamy na tym indeksie też również od kilku lat i przejście do konkretnej korekty wyższego rzędu. Tak wyglądają indeksy zachodnie. I na koniec już kwestia dotycząca euro do dolara. Tu w naszym przypadku, przepraszam, nie chciałem zrobić linii równoległej, tylko tu chciałem, przepraszam, wydłużyć, o, żeby było widać. Najważniejszym elementem w tej, bym powiedział, takiej większej nieco perspektywie czasowej, to jest poruszanie się tej pary walutowej w klinie. Myślę, że możemy tutaj patrzeć na ten element na razie w perspektywie takiego ruchu, gdzie od dołka ostatniego, bo tutaj byłby ostatni dołek, po pierwsze ABC, korekta ABC i teraz mielibyśmy tutaj do czynienia również z korektą ABC, X i ostatni, i to by było jak gdyby duże A, B i teraz C w formie klina. Jeżeli miałby być to typowy klin, to powinniśmy jeszcze dojść raz gdzieś w okolice tu co najmniej tego szczytu. Pytanie jest takie, czy będzie to ruch, który w tej chwili jak gdyby, który trwa już od kilku sesji i on będzie kontynuowany, czy w tym nieco większym rozmiarze, jeżeli przyjrzymy się, może dla ułatwienia jeszcze pokażę wykres tygodniowy, jak widzimy tutaj mamy możliwość w tym wykresie tygodniowym po pierwszej fali, drugiej, może być tak trzecia, w tym w ramach klina wzrostowego. W ujęciu tygodniowym może być, w ujęciu dziennym możemy mieć tutaj po tej pierwszej, drugiej, trzeciej w klinie, teraz czwartą i tu jak widzimy ten układ jest również trójką. Nie ma tutaj mowy o, znaczy się, no można oczywiście, że jest pięć, bo jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, ale tu nachodzą fale i to należy traktować, że jest jakieś
A, B i C w formie korekty pędzącej ABC. Teraz ruch, który zatrzymał się w piątek na poziomie 78,6% zniesienia tego. I teraz pytanie, czy ruch do dołu, czy właśnie ta kontynuacja do góry? No niestety nie odpowiemy, co najmniej przed poniedziałkowym dniem, gdzie jeżeli powstałaby tutaj jakaś forma świeca czarna, przybliżyłaby nas do określenia kwestii, iż będziemy teraz dążyli ku dolnemu ograniczeniu tego klina wzrostowego, bo mielibyśmy wówczas do czynienia jakąś podstawę w postaci chociażby formacji gwiazdy wieczornej. Zatem spójrzmy może jeszcze na chwilę na wykres godzinowy, aby uszczególnić troszeczkę, jak ta sytuacja wygląda. W obecnym tutaj momencie zwróciłbym uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, może zaznaczę to wyraźniej, jako taką strefę, pierwszą ważną strefę wsparcia opartą tutaj o poprzedni szczyt, tutaj o ten dołek. I mamy tutaj również do czynienia, jesteśmy tuż nad linią tego całego trendu z ostatnich kilku sesji. I wybicie tej linii trendu oczywiście będzie najprawdopodobniej zwiastowało penetrację tego tutaj obszaru strefy wsparcia. I tu może dojść do ważnych elementów. Jeżeli doszłoby do odbicia, to najprawdopodobniej będzie ruch na kolejny szczyt, a to zwiększy szansę, że w tym klinie na wykresie dziennym będziemy jednak teraz dążyli do górnego ograniczenia. Natomiast wybicie tej strefy wsparcia, a zarazem takiej wewnętrznej linii, która widzimy, no, jest już oparta o trzy punkty, czyli jej wybicie, to w pierwszym etapie ruch do około 1,38-45 i to jeszcze całe, oczywiście jak najbardziej może być jak gdyby tym ruchem korekcyjnym, gdzie będzie A, B i C, po którym dopiero nastąpi ruch do góry. Natomiast wybicie już tego poziomu 1,38-45, tej strefy tutaj całej, na której mamy do czynienia tak naprawdę z kilkoma ciekawymi geometriami, bo 50% tego wzrostu, jak gdyby tej ostatniej, tutaj ostatniego impulsu, mamy tutaj do czynienia również ze zniesieniem 127, czyli ten spadek do ewentualnego tego spadku, czyli ten spadek miałby wynosił 127,2% tego tutaj spadku, oraz zawężając obszar, mamy tutaj do czynienia, obszar cenowy. Tu jest jedyne naruszenie, które odbyło się na zasadzie biała i od razu kontrast czarnej, natomiast takich dołków mamy w lewą stronę idąc, to można sobie sprawdzić, to jest wykres godzinowy, każdy może sprawdzić sobie u siebie na platformie. To jest obszar silnego reagowania ceny. W związku z tym to będzie moim zdaniem ostatnia granica, po której ewentualnie, jeżeli doszłoby do wybicia, będziemy mogli zakładać, że najprawdopodobniej cały ten ruch wzrostowy był korektą ABC i teraz będziemy dążać na wykresie dziennym do dolnego ograniczenia. Natomiast dopóki na pewno nie zostanie przebity 3845 ta strefa tutaj, czyli najpierw jeszcze raz przypomnę, linia trendu, strefa wsparcia, potem ta druga strefa wsparcia oparta zarówno na geometrii, jak i na cenach, nie zostaną wybite, dopóty nawet z wyjątkiem bardzo szybkich ruchów nie ma co myśleć o pozycjach krótkich na parze euro do dolara. Tak wygląda sytuacja na dzisiaj. To już jest wszystko, już albo dopiero. Bardzo zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami, swoimi komentarzami pod niniejszym wideo i do usłyszenia. No właśnie, postaram się zamieścić analizę weekendową w przyszłym tygodniu w sobotę, z racji tego, że mamy święta wielkanocne. Wielki Piątek, giełda nieczynna, więc ten tydzień będzie skrócony, więc będę mógł chyba sobie na to pozwolić, chyba że obowiązki domowe by mi utrudniły. No myślę jednak, że jakoś dam radę. Jeżeli nie dam rady, to myślę, że poświęcę tą godzinkę czasu i chociażby w święta, ale jakąś analizę weekendową w sklepie, tak, żebyście wy o każdej porze, że tak powiem, mogli,
mogli sobie ją przeczytać. A tak nie pozostaje mi nic innego, jako tak słownie życzyć wszystkim zdrowych i spokojnych świąt wielkanocnych, lanego dyngusa i no wszystkiego, co tam sobie życzycie w inwestycjach i w życiu prywatnym, bo słownie to ostatnia, że tak powiem, może być szansa, bo gdybym pisał jednak dopiero w święta, no to głupio by było na koniec świąt składać życzenia, więc robię to już na wszelki wypadek dzisiaj. Oczywiście od poniedziałku do środy, no bo czwartek jest ostatnią sesją, to po tej czwartkowej ostatniej nie będziemy robić, ale do środy zapraszam do czytania moich komentarzy na stronach bloga dariuszbartłomiejczak.pl. Do usłyszenia.